zrobił dziecko, nie przyznaj się. Niech każdy się wypowie, czy to jest mężczyzna. Kurtka zajebane 25 tysięcy złotych, a nie stać go na alimenty, żeby kobietę zaopiekować. Ale nie ma żadnego dziecka. Nie ma żadnego dziecka, nakręciła cię psychopatka i ty w to wierzysz. Halo, miałam telefon, też tobie. Ta przyszła wariatka, psychopatka. Zamknij mordę, posłuchaj! Nie rozumiem, o co chodzi. No to dzwonisz i nie wiesz, o co chodzi? To udajesz, że jesteś w ciąży, i nie wiesz, o co chodzi? Ty, człowieku, ty zamknij mordę, ściągaj mój krzyżyk, moje okulary, karta z kuchy. Słuchaj, chcesz ściągać krzyżyk, okulary? Słuchaj, żyliśmy razem, przez jakiś czas miałaś prawo do tego, żeby mieć dostęp do tego, żeby być menadżerką. Nie będę z tobą dyskutować, chcesz, to ci za to zapłacę. Nie ma problemu, bo ja mam pieniądze, więc wypierdalaj. Nie rozśmieszaj. Chcesz poruszyć temat pieniędzy? Człowieku, godzina 20 do mnie. Ty chcesz gadać o pieniądzach, ty lepiej powiedz o swoim dziecku. O swoim dziecku lepiej powiedz wymyślonym. O co swoim dziecku lepiej powiedz. A nie od pieniędzy zaczynasz. Wielka matka poszkodowana. Weź, przestań wkręcać ludziom, dzwonić, że jesteś w ciąży. Daj się dziewczynie wypowiedzieć i zaraz... Nie przekrzykuj dziewczynę. Daj się dzisiaj, Jąku, zamknij mordę. Jak będziecie trzech gadać, to ja nie będę was trzech kurwa uciszał. Słuchajcie, po pierwsze, ja nigdzie nie dzwoniłam, to ja miałam telefon. Dobrze. Teraz. Kolejna rzecz. Hubert na mnie naskakuje, rzeczy robi, które robi. Drze się wydziera, ucieka od problemu. No to szczery. Ale ja przed niczym nie dobra, uciekam. Dobra, dredziasty, na chwilę. Uporządkujmy tą rozmowę, bo bardzo... Koleżanko, jak masz na imię? No nie bardzo chcę się przedstawić, chociaż wszystko... Dobrze, będę mówił Genia. Genio, powiedz nam konkrety... Ja ci dam geja, nie? Kurwa, dredziasty, zamknij tą mordę, albo kurwa cię wyprowadzę. Wyłączę ci mikrofon zaraz. Geniu. Słuchaj, bo jak będziesz mówiła ogólnikowo, to wtedy nic dobrze, nie dobrze, to pytajcie, bo to wy do mnie dzwonicie, a nie ja do was. Dobrze, to dziękujemy, bo myślałem, że tu się wam rozgrzało, bo Jówko oskarża dredziastego o to, że nie płaci ci alimentów na dziecko. Czy to ale prawda? W tym ale jakich alimentów, skoro w tym momencie dziecko się jeszcze nie narodziło, a spierdolił od problemu? Aha, dobrze, czyli Jówko farmazoni, dobrze. Słuchaj wyraźnie. Dziecko się nie urodziło, trzeba ale to czemu kurwa pierdolisz o alimentach na dredziastego, jak dziecko jeszcze nie jest słuchaj, narodzone? Kobieta jest w ciąży, no. Ona nie potrzebuje opieki, czułości, miłości. Jesteście pod panią. Nie od tego człowieka nie chcę, absolutnie. Ale ona mówi, że ja nie potrzebuje. Nie ma żadnej czułości, ja niczego nie ma. Ja się po prostu brzydzę, że ja dopuściłam swój takiego człowieka do siebie. I to powiem o sercu. Nie zesraj się, wypierdalaj ode mnie, nie chcę cię znać, kurwa, nie dzwoń do mnie, wypierdalaj ode mnie, kurwa. Zostaw mnie w spokoju, nie chcę od ciebie nic. Zaczęłaś brać jakieś kurwa leasingi, jakieś kurwa iPhony mi brać. Nie chcę od ciebie kurwa nic. Zostaw mnie w spokoju i wypierdalaj! Wypierdalaj z mojego życia kurwa i przestań dzwonić do federacji. Uspokój się, uspokój się. Kurwa, chcesz mnie wrobić w dziecko kurwa psychopatko pana. Tak, chcę cię wrobić. Ja nie mam kurwa, mogę ci podać 10 powodów. Dlaczego tak robisz? 10 kurwa powodów. No to dawaj, posłucham trzech. Tak, no to lecimy od początku, kurwa, mam aż zapisane. On ma zapisane. Od 19 roku życia pracujesz w medycynie i masz dostęp do czegoś takiego, do lekarzy, żeby ci załatwić taki papier. A, to jest po pierwsze. Po drugie, wyniki, nie ma tam żadnej pieczątki ani podpisu na tych wynikach. Ja masz, to było sprawdzone. Daj mi coś powiedzieć, mogę coś powiedzieć? Było sprawdzone przez moją rodzinę. Jestem tak bogata. Geniu, bo poprosiłaś, żeby wymienił 10 tych rzeczy. Przepraszam, ty masz rację. No. Wyniki, nie ma tam żadnego podpisu na tych wynikach. Moja rodzina poszła sprawdzić te wyniki do lekarza, który po prostu takie wyniki po prostu daje dla kobiet, które są w ciąży. W którym tygodniu ciąży jesteś? Ty będziesz. Ty, ja mam gadać. Ty! W którym kurwa wieku jesteś? W którym tygodniu jesteś w ciąży? 9. Dziewiątym. To czemu kurwa na badaniach jest kurwa czwarty kurwa tydzień? Na badaniach jest czwarty tydzień, ty. I kurwa robiłaś to 3 dni temu. Diagnostykę. Kłamiesz? Czemu ale mówisz wszystkim? Ja mam dowód, że wszystkim mówisz, że jesteś w 9 tygodniu w ciąży. Na badaniach jest kurwa czwarty tydzień, zrobiłaś to na niecałe 3 dni temu. Tydzień. To jest kolejna sprawa. Byłaś w Szczecinie. Byłaś w Szczecinie. Robiłaś badania z moją mamą, bo byłaś u lekarza. To było niecałe półtora miesiąca temu. Tam nie wyszło, że ty jesteś w ciąży. Jaki półtorej?
półtora miesiąca temu. Tam nie wyszło, że ty jesteś w ciąży, bo byłaś w Szczecinie z moją mamą. Tam nie wyszło, że ty jesteś wcale w ciąży, a mówisz, że jesteś w 9 tygodniu. Dziecko przy 9 tygodniu ciąży nie wygląda tak zdjęcie. To jest po pierwsze. Tak dziecko nie wygląda w 9 tygodniu ciąży. Chyba, że jest to Jowko. No. Tak nie wygląda. To jest kolejna sprawa. Dobra, lecę dalej. Mówisz, że jesteś w 9 tygodniu w ciąży, czyli powinno HCG wynosić 630, na badaniach jest 1800, czyli dziecko powinno być wtedy w 4 tygodniu ciąży. To jest już kolejny argument. I zdjęcia pokazane na dziecku, no jest po prostu tam na tych zdjęciach to, że to dziecko nie jest w takim tygodniu. Także przestań dzwoń. A, i nie ma książeczki ciąży. Jest w głowie, dostałeś. Zamknij się. Nie chciałaś jej wysłać. Nie chciałaś wysłać ani mojej mamie, ani nikogo. Nikomu z moich bliskich. Nikomu. Dobra, nikomu z moich bliskich nie. Bo ty się denerwujesz, bo wiesz, że mam rację. Do mojej mamy nie wysłałaś żadnej takiej książeczki. Wysłałaś mojemu znajomemu, który do tej pory je nie dostał. I mówisz, że ty to doślesz, że ty doślesz. Zwlekasz już z tym tydzień. Drugi tydzień, dwa tygodnie zwlekasz z tym. Posłuchaj z tym, żeby książeczkę ciąży dostarczyć i nie dosłałaś. Koniec tematu. No, słuchamy cię, geniu. Proszę bardzo, to ja w takim razie powiem. Poczekaj, nie. Skoro ja mu nie wysyłam, ja w tym momencie wysyłam screena, czy mu nie wysyłam, czy nie. I co on to mi zagłupował? Teraz dopiero, a jak moja mama się kontaktowała, to czemu testu ciążowego od razu nie wysłałaś, tylko jakieś badania fejkowe wypierdali? Test ciążowy, kurwa, jak jesteś w ciąży. Test ciążowy do śmieci wyrzuciłaś, podana jesteś. Test ciążowy do śmieci wyrzuciłaś, od razu się wysyła test ciążowy do kogoś, nikt z nas nie dostał, kurwa. Taką matką jesteś zajebistą. Kolejna sprawa, jeszcze ostatnia. Kolejną sprawę, to ty, kurwa, i słuchaj mnie. Frajerze jebany, poznajesz mnie, kurwa! Tak, szaro jebana! Poznajesz mnie, kurwa! Ty przyjaciółka! Kurwa, mnie błagał, kurwa! Jaka patola, to jest jej przyjaciółka, z takimi ludźmi się zadaje. No, powiedz coś jeszcze. Patologią to ty jesteś, kurwa, jak chlałeś, kurwa, i wszystko i do lombardu wynosiłeś, frajerze! Co? Ale ty z bramy jesteś, bo widzę, że tak... Te słownictwo, to nie będę dyskutować z tobą, bo no, twoje słownictwo jest takie, no powiem szczerze, no jak bramy, nie? Ja nie wiem, skąd wy się wzięłyście. Ja nie wiem, skąd wy się, kurwa, wzięłyście, kurwa, razem dobrałyście, skąd wy, kurwa, jesteście, kto was, kurwa, spłodził? Tak, stara, niech, kurwa, pieniądze oddaję, pierdalaj! Czarny jej od bankomatu, twój klucz od domu, frajerze! Nie chcę nic od ciebie! Ja bym też chciała coś powiedzieć! Nie chcę nic od was! Czekajcie! Próbujecie mi spierdolić, kurwa, i tyle! Stara, kurwa, chleje i pijana wyzwania do mnie! Patologia, kurwa! Ja mogę coś powiedzieć, bo to chodzi o mnie, a wszyscy tam mogą. Pozwólcie, że zjem, bo muszę sobie zrobić lekką przerwę. Nie będę dyskutować, przecież tu jest taki poziom, że zrobię sobie lekką przerwę, pozwólcie. Dobrze, sobie już powiedziałeś, to od... Ja mogę coś powiedzieć, nikt mi nie słucha, a tu chodzi o mnie. Słuchamy cię. Posłuchajcie, powie tak. Dostał konkretnie... Konkretnie daj koleżankę, niech powie. Nie, oni chcą z tobą rozmawiać, a nie ze mną, nie? Nie, bo koleżanka to widziałem konkretnie, mówi. Chodzi o to, że... Dobra, dalej, proszę bardzo, chcecie z nią rozmawiać, rozmawiajcie z nią. No bo koleżanka jest bardziej konkretna chyba od Kaczora. No, halo! No, co jest z tym dredziastym? On ma te dziecko czy nie ma? Ma, przy robieniu testu byłam, k***a, naocznym świadkiem i sama z nią, k***a, pojechałam po to do apteki. Czyli wkręca. Tak, pierwszy test robiła u mnie w domu, ze mną, żeby nie było, że test jest podrobiony i tak dalej. Wszystkie sprawy ciążowe jeździła ze mną, załatwiała moim autem i od tamtego czasu praktycznie siedzi cały czas u mnie na chacie. To czemu on się nie przyznaje do tego dziecka? No bo on się nie przyznaje, bo on twierdzi, że wszystko jest podrobione. Tak samo jak pod klatką pobił Paulinę. Paulina do mnie zadzwoniła, a co wyszło? Przed klatką mnie błagał, żebym go nie ruszała, bo gaciami na chatę chciał jechać. Tak, dostałeś od niej? Patrycja, ogólnie jeśli chcesz tak kłamać i ogólnie robić... Jeśli ja chcesz... z tobą, kurwa, wódki nie piłam, więc nie jestem z tobą na ty, frajerze. To jest po pierwsze.
Suko, słuchaj. Suka to powiem cię ci... zrobiła i suka cię wychowała. I Menelisa przy okazji, bo ja nie widzę... Słuchaj, nie będę się zniżać do twojego poziomu, bo jeżeli no obrażasz moją matkę... Jeżeli, bo twój p***o jest jana, obrażasz c***o p***ona, moją matkę. Kurwa, pamiętaj jedno. Za to, kurwa, za te słowa, nie pokaram cię ja, kurwa. Dawaj śmiało, ty myślisz, zobaczysz, że ty jesteś mały? Zobaczysz, co cię w życiu spotka, kurwa, za te słowa. Nie strasz, bo się każdy, fajnie, że wytrasz. Kto dotknął temat mojej matki, kurwa, źle skończył, zobaczysz, kurwa, co się z tobą stanie. Się, kurwa, boję, się, kurwa, źle skończysz. Każda osoba, która poruszyła temat mojej matki, skończyła bardzo źle. Ja nie będę mówić, kurwa, kim ty jesteś. Twoja, pana koleżanka chce mnie wpierdolić w ciążę, więc zamknij. No to zobaczymy! Uwierz mi, Menelito, że tak ją kieruje, że za alimenty to będziesz jebał pasiaki. To, że ktoś cię wpuścił na tą linię w ogóle, okej? Okay? Tak, powinnaś być dobra, swoje największe, kurwa, osiągnięcie. To jest dobra, twoje największe osiągnięcie w życiu, że będziemy w ogóle kończyć. Jesteś na tej linii. Będziemy kończyć. Patrycja, jeszcze chcesz coś powiedzieć? Bo będziemy kończyć. Tak, że życzę temu c***owi i całej tej c***owi jego pokrzywej jak najgorzej za to, żeby jebali Paulinę na pieniądze, a teraz się c***a wypieli. A c***a to cię zrobiła i cała c***a to twoja rodzina. Ty kurwa z bramy p***alona. Dobra, no i dobrze, wolę być c***ą z bramy niż patologią z internetu. Dobra, kończymy. No Patrycja, dobra, dzięki, pozdrów genie, trzymaj się. Pałuj się, dziewczyna. Dobra, starczy. A ty z tą dziewczyną wyjaśniłeś jakby wszystko? Bo taki był przegłos, ona krzyczała to trochę. Myślę, że w ogóle wy nie uważacie, że ta dziewczyna, Patrycja, tak? Pasowałaby do Kaczora? Tak. Nie? Tak. Flow miała podobne jak ty, taka walka dwukowa. Myślę, że tutaj nawet nie ma za bardzo co wyjaśniać. Ja jestem na swoim, stoję przy tym, co powiedziałem. Nie chcę drążyć tego tematu, jak ale będę chciał się wypowiedzieć, zobacz. To sam to zrobię i się wypowiem na ten temat i tyle. Bo zobacz, Jowko jak cię atakował, to zbywałeś ten temat, a tu dziewczyny jak się połączyły, to jednak jest taka sytuacja. A tak to mówię, że Jowko się pomawia. Czyli jest taka sytuacja, że jest... Jaka jest sytuacja? No, że jest dziewczyna w ciąży i ona uważa, że ty jesteś ojcem, a ty uważasz, że nie, tak? No ja wiem o tym, że nie jestem, tak. Ale, jeśli w tym momencie będzie taka sytuacja, że to będzie w 100% potwierdzone i będą testy na ojcostwo, że ja jestem ojcem, no to ja będę wiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji. Co zrobić? No zadecyduję po prostu, co chcę zrobić. Ale nie... Kasiusz, ale on nie jest jeszcze dorosłym facetem, on jest chłopak. Jak patrzy na niego, wy chcecie, żeby on się zachowywał jak mężczyzna, on jest jeszcze mało lat. Znaczy, tak, nie, ale się ale ja wtedy w odpowiedni sposób się zachowam, tak jak w odpowiedni sposób i sam o tym powiem, tak? To, to jest ten odpowiedni co zadecydowałem sposób. I ja, jaka jest moja decyzja. No ale jeżeli tyle, jeżeli to było, ale wiem o tym, że to jest wszystko zrobione w taki sposób. Jest bardzo, bardzo, bardzo wiele rzeczy, które... Ale czy ty miałeś zbliżenie z tą dziewczyną? Nie tylko... No nie do końca, no nie do końca właśnie. Ale jedno nocy czy mieli... Jak nie do końca? No nie do końca. Nie, ale no jest, nie do końca. Jedno noc... Nie wiem, czy chcecie wchodzić w jakieś większe szczegóły. Tak, niepokalane poczęcie się. Ale nie jest tak, jak myślicie. Ludzie piszą, że ty powinieneś się zająć tym dzieckiem. Tak? No to niech oni się zajmą. Lepiej. Czyli ty jesteś ojcem tego dziecka, czy nie? Nie, nie jestem. Nie wiem, czemu tak bardzo ludzie chcą wchodzić w jakieś moje życie. Niech się skupią na sobie, bardziej mi się wydaje. Jeśli ja będę chciał się wypowiedzieć jeszcze na ten temat, to się wypowiem. Ale wypowiadałeś 10 argumentów, no tak? No tak, no powiedziałem to, co mam powiedzieć i tyle. I nie chcę poruszać tego tematu. Uważam, że temat jest zamknięty. Mamy, na linii mamy, tak? Genie czy Patrycję? Paulina, teraz ja coś powiem, bo... Dobra, co żeś wymyśliła? Ale nikt tego nie chcę słuchać, możemy to zakończyć po prostu? Bo nie będę rozmawiać naprawdę, bo znowu mam dosyć. Ja też mam dosyć, no i możemy już skończyć ten temat, czy dalej będziemy go drążyć? No. To dlaczego mam takie pytanie, spierdalasz, skoro to uważasz, że nie... Ja nie spierdalam, ja po prostu daję fakty. Nie będę nigdzie z tobą chodzić. Robisz wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę. A to czemu nie pójdziesz do lekarza? Po pierwsze, nie atakuje się rodziny. Rodzina to jest święta. Zrobiło Boże, słowa, dobra, który... dobra. To raz, ja mogę już iść stąd, bo mi się słowa, nie chce. Których nie powinieneś użyć, uciekasz, jak zwykle uciekasz. Jak zwykle, kobieto, co ty do mnie mówisz w ogóle? Nie chcę cię znać. Nie chcę od ciebie nic. Nic od ciebie nie chcę. A to ściągaj mój krzyżyk, wyciągaj moją kartę od banku. Ale ja to na policję, ty mi sama to zwróciłaś. Co ona gada w ogóle? A ty krzyż możesz oddać czarnego Polaka, bo jak chcę. Mi się podoba. Ściągnij ten krzyżyk, bo to jest moja. Ale ma dać...
nic Polaka, ci się tak? nie należy. Prosperowałaś też moim budżetem, który dostałaś z Prime'u. I ja mogę kupić go co najwyżej, jak chcę. Dałaś go w prezencie, to mogę go kupić, bo jak się daje komuś prezent, to się go nie zabiera. Ty ode mnie, człowieku, nic nie dostaniesz. Nie chcę od ciebie nic. Jak chcesz, to mogę ci wysłać pieniądze i sobie to kupić. Ty nie masz kasy, nie obchodzi mnie to. Możecie go wyciszyć, dajcie mi się powiedzieć na dobra, możemy to zakończyć, proszę. To daj jej się wypowiedzieć, no bo czat prosił, bo ty się wypowiedziałeś, Dredziasty, dużo tych argumentów podałeś. Czat chce mieć drugą stronę. Słuchamy cię, Paulina. Słuchajcie, po pierwsze, kłamie, że nie dostał żadnej dokumentacji. Dokumentacja poszła. Dostał test, zniknął. Tak to było. Kolejna sprawa, molestowanie. Jakie molestowanie? Może przytoczę sytuację ze Szczecina. Posłuchamy sobie wszyscy. Konkrety, bo tak to nie będziemy... Konkrety. Zarzucił mi, że ja go molestowałam. W którym momencie? Skoro tak go molestowałam, to niech zapisała na policję i nie zgłasza to, bo taka ptaka jest kolej rzeczy. Paulino, Paulinko, a powiedz, co odbyliście stosunek, bo on mówi, że nie odbyliście go do pełni. Wiesz co, to są takie trochę pytania na miejscu, ale skoro jestem w ciąży, to nie jestem wiatrowy. Ciężko pracowałam na swoje nazwisko i ktoś, kto ma większą przewagę, bo jest w internecie, nie będzie mi tego nazwiska brudził. Dlatego ci dajemy się wypowiedzieć, a to nie są te, nie są pytania na miejscu, no uważam, że ciąża też wtedy tak samo jest uważana, że nie na miejscu. Jak rozmawiamy o ciąży... Dredziasty mówisz, że nie odbył z tobą stosunku, więc... Słuchaj, ja ci powiem tak, skoro on uważa, że to jest nieprawda i tak dalej, wszystkie są pieczonki, nie wiem, wymyśliłam, kupiłam, nie wiem, tam ostatnio coś tam ktoś mówił, że można gdzieś coś kupić, to może tam kupiłam, to dlaczego spierdolił, nie wziął tego na swoje barki i nie powiedział, dobra, nienawidzę cię, moje dzikie węże? I powiedział iść do lekarza i tak dalej. Nie, wszyscy się wyjebali. No ale dobrze, czyli z Dredziastym przespałaś się, tak? Ja z nim prowadziłam życie od pół roku i pół roku niańczyłam go, a teraz jego bachora będę musiała niańczyć. Zajebiste rzeczy. Aha, czyli wy pół roku byliście. Nie, ja z nim nigdy nie byłam. Ale pół roku się z nią spotykał. Pół roku się z nią spotykałeś i mówisz, że ty nie odbyłeś z nią stosunku? Nigdy w życiu się... No, jak, nie chcę to tak określeń takich tutaj rzucać. Nigdy no jak w określeń? Rozmawiamy o ciąży, no to jest normalny temat. Nigdy w życiu się w ciebie nie spuściłem. Jesteś obrzydliwy. Ja nie będę mówiła, nigdy co ty w życiu, robiłeś, bo to nigdy po prostu w życiu... Nie chcę, żeby to inni ludzie oglądali. Bo nigdy... teraz mogę wytaczać niektóre argumenty i sytuacje, chociaż byłeś tak napierdolony, że może nie pamiętasz. Nigdy w życiu się w ciebie nie spuściłem i ogólnie powiem ci tak, szkoda mi ciebie jest ogólnie, nie? No, a mi ciebie, że jesteś ja tak nie wiem, jak można być, ja nie wiem, jak można być tak zdesperowanym człowiekiem, żeby rozpierdalać życie mi, żeby rozpierdalać życie mi i wszystkim moim bliskim dookoła, wydzwaniać do ludzi, do znajomych i robić takie rzeczy, wiesz co? Ja naprawdę, ty możesz sobie spojrzeć w lustro w ogóle? Właśnie nie, że poznałam możesz kogoś sobie w ogóle spojrzeć w oczy? Właśnie dlatego nie mogę spojrzeć sobie czy w oczy, ty możesz sobie spojrzeć w oczy, robiąc coś takiego? Nie jak ty, rozumiesz? To nie chcę te, od ciebie nic, wyjebane mam w ciebie. Kurwa, moje rzeczy i ty stoisz. Dobrze, ja ci zapłacę, ile chcesz za nie? Nie, ja nie chcę za to, masz ile chcesz pieniędzy, się pytam, to kupię, kurwa. Ten kurwa łańcuszek, ile chcesz? Kurwa, na policji jest, kurwa, ta karta jest na policji, kurwa, bo byłem w areszcie, zamknęli mnie w areszcie i ta karta jest zabrana przez policję, od razu powiedziałem, żeby ją zwrócić. Chciałaś na siłę zrobić konto bankowe, żebym był współwłaścicielem w twoim banku, nie zgodziłem się, tak samo nie zgodziłem się na leasing, tak samo nie zgodziłem się na zetku iPhone'a, nie zgodziłem się na nic, wyjebałem z chaty, moja matka musiała po mnie przyjechać, żeby od ciebie uciec, kurwa, żeby uciec od ciebie, bo nie chciałem, kurwa, z tobą siedzieć, rozumiesz? Nikt by, kurwa, zdrowy nie chciał siedzieć z taką, kurwa, wariatką, nawet, kurwa, muchy w kiblu nie ubić. Obrażaj mnie dalej, no bo taka jest prawda. Taka wariatka, a to jesteś taką matką zajebistą, tak, dobra, mogę coś powiedzieć? Dobra, jesteś taką matką, kurwa. Jesteś tak. Nieprawda, słuchaj. Jesteś tak. To jest, słuchaj. Ja nie mogę nic powiedzieć. Nie możesz, bo teraz ja mówię. Jeżeli nie uważasz, masz prawo do głosu, jak pies. Zamknij p***ę i sklej się teraz, bo teraz ja mówię. I teraz, kurwa, ja chyba coś mówię. Siedź cicho. Jesteś tą zajebistą matką, że ponoć wypierdolisz.
wypierdasz i że dziecko ojca niby nie pozna, że ty wypierdasz za 3 dni za granicę i to ty zadecydujesz, czy dziecko w ogóle będzie miało ojca, więc nie rób sobie kurwa jakiejś matki, bo tak naprawdę cię to dziecko interesuje, robisz aferę byle, żeby zrobić spinę i tyle, więc wypierdalaj z tego kraju za granicę i masz drogę wolną. Chcesz, żeby dziecko mnie dopiero poznało, jak będzie dorosłe? Spoko, rób sobie co chcesz. Jak ja dostanę potwierdzenie, że to jest moje dziecko, kurwa, to pierdolę. Przeproszę wszystkich. Stanę na wizji i powiem przepraszam. Wszystkich, kurwa, przeproszę. Dobra, kończymy. I kurwa, bo ja umiem spojrzeć prawdzie w oczy. Zacznijmy to na chwilę. I wypierdolę. Jak coś, to dokończy sobie na chwilę. Tak, Paulina, powiedz na koniec 3 słowa i słuchajcie, jeżeli on uważa, że to jest nieprawda, to niech zapierdala do lekarza i niech się dowiaduje, bo jeżeli dostał czarny... Kurwa, wypierdalaj. Nic, kurwa, co dałaś, pokazałaś, nie jest, kurwa, potwierdzone. Byłem u specjalistów, moja rodzina sama tam poszła, tak, bo kurwa nastropowałaś wszystkich ludzi wokół. Dzwonisz do federacji, takie sprawy wyjaśniać, kurwa, do federacji. Ale to, jesteś pierdolnięta. Kurwa, lecz się na głowę, do czego ty jesteś zdolna. Jesteś pierdoloną. Daj mi się wypowiedzieć, bo wiem, że mam rację. Kończymy. Paulina, wypowiedź się ostatni. No właśnie, a mogę się wypowiedzieć, czy ten co będzie mi dalej przerywał? Nie, już mu zabrałem, ale ostatnie, no masz 30 sekund. Dobrze, to słuchajcie tego, jeżeli on uważa, że to nie jest jego, to nie zapierdala po pierwsze do lekarza i nie jeszcze żadnym bożyszczem nastolatek, żebym ja poniżała się i musiała mieć z nim dziecko, bo dla mnie to jest, kurwa, tragedia. Każdym, kurwa, z żulem pod śmietnika, ale nie, kurwa, z dymem, kurwa, z kurwem i, kurwa, nie wiadomo jeszcze czym jeszcze, kurwa. Ja pójdę na badanie, kurwa, skierowanie na HIV i tak dalej, kurwa, nie wiadomo co będzie, kurwa. Dobrze, to dziękujemy. Jak Paulina, bo tutaj kilku chłopaków się wypowiedziało, że jak coś, to może się zająć tym dzieckiem. Więc w razie ale to... nie chcę, nie, on weźmie za to kurwa no, ale to Kasius powiedział, że się zajmie tym dzieckiem. Usunowi go. Józef poszedł. Jeżeli bym była kurwa to w życiu by to nie poszło przez prawnika i inne instytucje. Kurwa, jakiś nie, co on mówi, podrobione dokumenty, jak jego rodzinka twierdzi, to on dostanie czarno na białym. I wtedy będzie wielki płacz. A mogę coś do niej powiedzieć? Kasius, coś do niej powiedzieć? Tak, słuchaj Paulina, teraz wujek samozło, nie wiem, czy kojarzysz, do ciebie coś ma. Słuchaj, wiesz, nie znam tej tutaj sprawy, dopiero się o tym wszystkim dowiaduję, ale chciałem ci powiedzieć, że ty nie brzmisz przekonująco. Nie wiem naprawdę, wiesz, jak to jest, czy nie jest, no, ale no. Tak jak ty się tam wypowiadasz, i bo problem niechcianej ciąży, czy problemów takich, wiesz, z ustaleniem ojcostwa, to są częste sprawy. Ale ty nie jesteś wiarygodna, wiesz, jakoś, nawet jeżeli ty masz rację, to tak jak ty to gadasz przez ten telefon, to tylko może się zakończyć jakąś walką w Prime MMA, że kobieta ciężarna kontra wiesz. Nie. On dostał czarno na białym wszystkie dokumenty razem z kartą ciąży. Wymyślił sobie, przygotował się, wywalone mam. To się zajmie tym prawo. On dostanie pisemko, nie ja. Skoro on jest niewinny, no to przeproszę go, kurwa, na żywo go przeproszę, nie on wiem, to samo, przyjadę. Okej, okay. I on to samo powiedział, no. Że przecież przed chwilą... No to może się szykować, bo pisemko dzisiaj wyszło, więc pewnie dobra. Nie będzie... Paulina, to dziękujemy, oby się ta sprawa rozwiązała, trzymamy kciuki. Idź do sądu, Paulina, nie do Prime'a. Ruszyłeś mi ojca i cię rozbije. Słuchaj, nitki z ciebie. Patrycja chyba, co? Całe rodzinę. Patrycja, pozdrawiamy. Patrycja, cię pozdrawiamy. Pozdrawiam was. Wyglądasz jak klasyka. Dobra, kończymy telefon. Kończymy telefon. Dziękujemy wam za oglądanie.